Witam Was moi drodzy w kolejnym materiale z serii Online News i zapraszam do przeglądu nowości. Do czterech razy sztuka, właśnie pojawiła się nowa data premiery Book of Travels to 11 października. Oczywiście mówimy o wczesnym dostępie, a nie finalnej, ukończonej wersji gry. Book of Travels to jeden z najciekawszych tytułów ostatnich lat, który sam siebie nazywa TMORPG-iem. Book of Travels to jeden z najciekawszych tytułów ostatnich lat, który sam siebie nazywa TMORPG-iem. Esencją gry będzie fabuła oraz interakcja z graczami, aczkolwiek twórcy nie będą nas do niczego zmuszać. Jeśli nie lubimy grać w grupie, to zabawa solo będzie całkowicie możliwa. Lost Ark Online został przesunięty, więc AnDecember ma teraz znacznie łatwiejszą drogę do zaistnienia na rynku i osiągnięcia ewentualnego sukcesu. Już w następnym miesiącu, w dniach 13-19 października, odbędą się pierwsze zamknięte beta testy gry. Jak się do nich dostać? Na razie nijak. Dopiero 28 września na oficjalnej stronie gry wystartuje możliwość zapisania się do Closed bety. Podczas testów będziemy mogli sprawdzić główny wątek fobularny, część rajdów, tryb PvP oraz wojny gildii. Undecember to wieloplatformowy hack slash z elementami MMO, który od razu wystartuje globalnie za pośrednictwem Steama. Najpierw Book of Travels, potem Undecember, a teraz Myth of Empires. Październik zapowiada się coraz lepiej. Globalna closed beta Myth of Empires wystartuje 2 października i potrwa pełny tydzień do 10 października. Zapisy do Global Closed Beta już ruszyły, wystarczy odwiedzić steamową stronę gry i poprosić o dostęp. Podobno każdy kto to zrobi otrzyma swoją wejściówkę. Myth of Empires to połączenie MMORPGa, survivalu, sandboxa oraz gry wojennej w stylu Conqueror's Blade. Miks różnych gatunków, który powinien Wam się spodobać. Enlisted otrzymało kolejną aktualizację do otwartej bety, która cały czas trwa. Tym razem, w ramach nowości wprowadzono kolejną potyczkę bitwę o Tunezję. Ale nie tylko, bowiem nowości jest więcej. Każdy gracz Enlisted ma już dostęp do nowych mechanik, jak transfer broni między kampaniami, dynamiczne okopy, artyleria dymna, własne rozkazy w trakcie bitwy czy nowe opcje transportowe. Wraz ze wspomnianą aktualizacją Enlisted udostępni również pełny dostęp za darmo do wszystkich czterech kampanii, które są w grze. Zapowiedziano równocześnie, że to nie koniec nowości, bowiem na horyzoncie widać już nowych żołnierzy, bronie, lokacje, misje, a także tryby. A, no i najważniejsze, Enlisted otrzymało także system nagród za codzienne logowanie się do gry. Lepszej okazji do wypróbowania Lord of the Rings Online może już nie być. Z okazji zbliżającego się dodatku Fate of Gundabad, Standing Stone Games rozdaje za darmo wszystkie dotychczasowe quest paki do gry, które odblokowują nie tylko setki nowych zadań, ale także część regionów, instancji oraz raidów. A to nie koniec atrakcji. W LotRoStore ruszyła gigantyczna promocja na pełnoprawne dodatki, które chodzą teraz po 99 punktów, czyli po 1 dolara. Cały content Lord of the Rings Online stoi przed wami otworem, i grzechem byłoby z tego nie skorzystać. Blizzard Entertainment poległ, tak jak dziesiątki wcześniejszych wydawców, którzy nie poradzili sobie z natłokiem graczy, co w konsekwencji doprowadziło do załamania serwerów. Dlatego zamiast wielkiego święta, jakim była premiera Diablo 2 Resurrected, otrzymaliśmy festiwal żalu, rozczarowania oraz irytacji. Już po 30 minutach od startu europejskie serwery Diablo 2 Resurrected zostały awaryjnie wyłączone. Kolejnym problemem były znikające postacie. Masa osób raportowała Blizzardowi, że przy próbie kolejnego wejścia do gry dotychczasowi bohaterowie znikali z listy. A jeśli mieliście szczęście i wasza postać pozostała na miejscu, to i tak zawsze mógł wam wyskoczyć błąd o tym, że postać znajduje się już na serwerze gry i aby próbować ponownie później. Były też przypadki o rollbacku postaci z powrotem do pierwszego levela. Jednak najwięcej kontrowersji dotyczy AVX. Okazuje się, że nie zdołamy uruchomić Diablo 2 Resurrected, jeśli nasz procesor nie wspiera technologii Advanced Vector Extensions. Trochę to dziwne, bo w wymaganiach sprzętowych gry nie było o tym mowy. Sprawa była tak poważna, że głos zabrał sam Blizzard, który najpierw obiecał przyjrzeć się sprawie, a potem zidentyfikował problem i rozpoczął pracę nad naprawą. Czy na tym koniec? No chyba nie. Dział techniczny Forum Diablo jest zawalony tematami. Wiele osób wciąż nie ma możliwości normalnego zagrania w Diablo 2 Resurrected. No i to by było na tyle w tym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o stawieniu łapeczki w górę oraz subika. Mówił do Was Rejstus. Cześć!